Cześć, siemano, witam wszystkich tutaj Lejto, witam was w kolejnym odcinku z Dragon Ball Z Dokkan Battle. Dzisiaj mam dla was coś dodatkowego, nie zamierzałem tego tak naprawdę nagrywać, ale no, jest, udało się. Jak widzicie, mam trochę więcej kamieni, także dzisiaj zrobimy ostatnią szansę, ostatnią próbę na summonowanie Super Vegito Blue. Wiem, ciężko mi to powiedzieć, ale no, słabo mi strasznie szło, jeżeli chodzi o Super Vegito Blue. Jestem zawiedziony tym banerem, nie wiem, na 8-9 summonów, jakie tam zrobiłem, może 10 razem i parę singli na pewno. Z 4, maksymalnie 5 SSR kart mi poleciało i to jeszcze takich nie za dobrych, także no w porównaniu do Goku Black Rose, strasznie słaby baner dla mnie, ale no mam nadzieję, że tutaj ostatnim razem coś poleci. Jak nie poleci Super Vegito Blue, to mam nadzieję, że chociaż jakaś karta SSR do dup systemu, ale oczywiście najlepiej by było trafić na Super Vegito Blue, wiadome. Drugi nowy lider, już bym mógł mieć dwa teamy, także no zobaczymy, spróbujemy zrobić. Dzisiaj robimy tylko jednego multi i to jest koniec. Ostatni raz próbuję zrobić na Super Vegito Blue cokolwiek, także bez przedłużania zabieramy się do multi summona za 50 DS-ów. A w tej chwili możecie zostawić przy okazji kciuka w górę pod filmikiem. Także zaczynamy. Ostatnie multi i reszta zostaje na inne banery. Ok, 5 stateczków, czyli na pewno będzie karta SSR. Przynajmniej jedna, więc to jest chociaż o tyle dobre. Może więcej niż jedna, oby. Nail, no nie zapowiada się dobrze, ale zobaczymy co dalej. Trunks, znowu Erka, też słabiutko. Nie wierzę w to, nie. Nie. Nie wierzę, ej. To są jakieś jaja. Ja pierdzielę. Po tylu dniach dokupiłem jakąś tam małą paczkę tych DS-ów, plus jeszcze nam rozdali. Dzisiaj znowu nam dali 7 kamieni, jeżeli nie wiecie. Za jakieś tam znowu pierwsze miejsca. Ostatnio też nam więcej kamieni dali. Miałem od paru dni już nic nie robić. I tu nagle takie coś. Wow. Praktycznie wszystkie kamienie, jakie miałem, to zostały tam uzbierane przez te ostatnie dni. To, co nam dawali i tak dalej. Bo to kupiłem tam jakąś malutką paczuszkę, nie wiem, za... jakąś z tych mniejszych, także po prostu, że tyle mi się uzbierało. Ale jestem w szoku, ty Super Vegito Blue poleciał. No, także zaraz podbijamy super atak na 10 i robimy nowy team. Ja nie wierzę w to, ale jaja, ale jestem szczęśliwy. Także no, dwie karty banerowe są. Już mogę lecieć na teamie super i na teamie extreme. Kosmos. Mam nadzieję, że zostawicie dużo łapek w górę, tak jak w przypadku Goku Black Rose, bo to jest jeszcze chyba większy hype, jeszcze większy kosmos niż ostatnio, jak wyleciał super Goku Black Rose. Już nawet się plączę tutaj. Co tutaj mówić, tak fajnie, tak się cieszę. Także no, Team Super i Team Extreme, oba teamy mam załatwione. Wow, dobra, zobaczmy co poleci dalej, bo to nie koniec. Super Vegito Blue, nie no, muszę tu screena zrobić. Także, może pobijemy rekord łapek, co wy na to? Przy Goku Black Rose było ponad 50 łapek, a tutaj? Zobaczymy. Mam nadzieję, że się postaracie, ale kosmos. Także no, już mam na co zbierać medale. Okej. Okay. Nie wierzę. W końcu, po tylu multi, tylu summonach. Coś jeszcze? Czy tylko to? Botamo. Krillin. I chyba koniec. Nie. O! Dobra, wow! Tylko jeden SSR, ale najważniejszy. No po prostu nie mogę w to uwierzyć. Kosmos, jakich mało. Jeszcze większy chyba hype niż na Super Vegito Blue. Także zobaczcie. Tam mi leciały nawet po 3 albo chyba nawet 4 SSR z tego co pamiętam. Tutaj zazwyczaj w multi chyba po jednym mi leciało. Ale no, Super Vegito Blue poleciał, nie wierzę w to. Ale jaja, na sam koniec, ostatnie multi jakie chcę robić i tak dalej. No to teraz się ładnie pobawimy. Dobrze, że mam jeszcze fizycznych orbów. Dobrze, że mam Elder Kaję na super atak 10. I ponad połowę medali, także no szybko go zrobię i będzie gotowy do ciśnięcia, także wow. Dzięki za oglądanie. Tak jak mówię, jeszcze raz wam przypomnę, jeżeli chcecie, to super by było, jakbyście zostawili łapkę w górę. Może uda nam się pobić rekord, mam nadzieję, że tak. Jeżeli jesteście nowi, to
subskrybujcie kanał i wbijajcie na grupę na Facebooku. Grupa się nazywa Sajanielej, to po lewej stronie macie grafikę, bądź pod filmem, jak zawsze w opisie, bezpośredni link do grupy na Facebooku. Także dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!